Nothing Else Matters, Metallica, solo. Moje dość proste, bez ubarwień wykonanie tej solówki. No, kluczowym elementem jest to, że po prostu sobie zaczynamy od 14-15 progu. To wszystko w tabach możecie znaleźć, na przykład na Songsterze, rewelacyjne miejsce, tam możemy sobie wszystko podłączyć. Ważne, żeby mieć przester właśnie dość taki lejący, soczysty, żeby ten bending sobie tak fajnie wybrzmiał. Tak, jakie tutaj są figury? Bo tak, pierwsza figura to była taka, że mamy po prostu na 14-15 progu strunę drugą i trzecią. Robimy ten bending. Później zrobimy bending z 14, schodzimy na 12 na strunie trzeciej. Z takim. Tak, później kończymy też na czwarta struna na 14 progu z wibratem. I później jest taka fajna figura, gdzie robimy bending trzecia struna na 14 progu i później druga, pierwsza 12-12. Kirk czasem gra w te solówki na przykład dużo szybciej, tak. Albo w pierwotnej wersji właśnie tak jest. To byłaby taka, bo później robimy po prostu, chodzi o to, że po tym gramy. Takie slajdy. Łapiąc strunę drugą i trzecią na 14. Slajd do 13. I slajd do 12. To jest figura taka. Później jest taka, że z kolei na najcięższej. Na najcięższej strunie. Mnie troszeczkę tutaj szwankuje coś. O! Na 17 nie za bardzo. Na dwóch strunach. Na pierwszej na pierwszej i trzeciej też, bo tu mamy dźwięk Fis G 14-15 i tu mamy dźwięk H. Możemy go zagrać H na drugiej, ale wygodniej dla palca jest dla ręki, jeżeli gramy go na właśnie na 16 progu na strunie trzeciej. Mamy tutaj obsługujemy strunę najcięższą 14, 15, 17 próg, a struna druga
12, 15, 17. Na tym zostajemy vibrato. Dobra, zagramy to jeszcze raz. Tam też zostawiamy motyw, że na samym sięgi końcówce pociągamy na 15 progu. A jeszcze potem gramy 12-15 i 5-8. Możemy oczywiście zagrać vibrato, czyli 12, 15, 12 i vibrato. I też vibrato. No myślę, że to najlepiej właśnie sobie zobaczyć na Songsterze. Tam sobie można byłoby włączyć playa i to zagrać. Albo po prostu spróbować rozkminić z tego. No myślę, że to nie jest takie trudne. Wiem, że nie mówię wszystkich dźwięków, które zagrać, trzeba zagrać. One tutaj się znajdują, więc bardzo, bardzo serdecznie przepraszam, że tak nie pokazuję wszystkiego. Nie rzucam tabów. Ale dobra, jeżeli macie jakieś uwagi co do następnych filmów, to jak najbardziej piszcie. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować kanał, to byłoby w ogóle zarąbiście. Jeżeli macie ochotę w ogóle zostać patronem kanału Rock Day, to naprawdę gorąco zachęcam do Patronite'a. Patronite.pl. Jeszcze nie mam żadnego wspierającego, bądź możesz i ty możesz być pierwszym wspierającym kanał. Także dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych wideo.